znam takie teorie i takie osoby osobiście, które twierdzą, że Ziemia jest płaska i że wszystko, co do tej pory wiemy o geografii, o kosmosie, o tym wszystkim, to jest nieprawda i jakaś zmowa. Owszem, można mieć uwagi na pewno co do tego, skąd się wzięła ta epidemia, dlaczego ona jest, kto na niej zarabia, bo na pewno są takie instytucje, które na niej zarabiają. Czy w związku z tym, że ona jest, ograniczane są jakieś prawa do zgromadzeń, do przemieszczania się swobodnego. Ale myślę, że ktokolwiek, kto ma rodzinę, która została dotknięta tą chorobą, nie w taki sposób, że miała gorączkę, ktoś 37 stopni i był w domu i miał lekki kaszel, tylko taki, który trafił do szpitala, nie mógł oddychać, miał tlen o przepływie 20 litrów na minutę i tylko go dosłownie niewiele dzieliło od tego, żeby go podpiąć do respiratora. A chciałbym jednak przypomnieć po raz kolejny, że maksymalnie jakby z tego, co przynajmniej twierdzi się i w Polsce, i za granicą, to szanse na to, żeby przeżyć tą chorobę, będąc podpiętym do respiratora, wynoszą maksymalnie 10%. Więc naprawdę myślę, że te osoby, które się zetknęły z wirusem, zdają sobie sprawę, że to jest poważna choroba. No a te, które wierzą w te opowieści, które pani mówi, czyli w to, że to jest wszystko nieprawda i że to jest wymyślone przez system, który chce zniewolić społeczeństwo. Nie, oczywiście im nie życzę tego, żeby absolutnie, żeby zachorowały, ale myślę, że szanse dużo mają, żeby zobaczyć, jak to wygląda, porozmawiać z kimś, bo kiedyś jeszcze przed wakacjami w tej pierwszej części każdy z nas wiedział, że jakiś wirus jest, ale tak na dobrą sprawę nikt nie wiedział, kto jest chory. Nie znał nikogo ani z rodziny, ani z sąsiadów, ani nawet ze znajomych. A dzisiaj myślę, że już każdy z nas zna kogoś, kto jest chory. Myślę, że bardzo dużo osób zna kogoś, kto jest w szpitalu, a całkiem spora również liczba osób zna kogoś, kto umarł. Zmarł w związku z tą chorobą, bo w naszym powiecie zmarło już 90 osób. No ktoś powie niedużo. Natomiast no nie wiem, czy ktoś, czy ci ludzie będą w stanie wymienić takie osoby, które na grypę zmarły, tak często porównywano do COVID-a, że to jest to samo co grypa. Ja osobiście nie znam przez te 40 kilka lat życia osoby, która by zmarła na grypę, a znam już kilka osób, które zmarły na COVID-19.